drop. Smoking up, cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up, open the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Gdzieś to by mały mnie doszedł za chuj. No wiem, za głęboko. Dobre BHP w klapkach, co? Faktycznie, tylko wzmocnienie. Co? Ale większe. No tu do środka się wsadzi, nie? No czekaj, dam rurę, porównamy. To jak to zrobimy? A nie masz do tego, do rozszerzania rur? Takich typów? Poczekaj, a to nic nie zrobi. Nie no, trochę by się rozszerzyła, żeby doszła do brzegów, nie? No ta jest szersza. Że tu jest większa średnica? Tu niż... A jo, faktycznie. Poczekaj, zmierz. To zmierz suwmiarką, no. Co znowu? A czemu? Chyba za mało mu ustawiłeś. No to niech zauważam. Przymierz. Gdzieś miałem suwmiarkę. Już nie ma, bo cię nie było. O, tu jest dobra tabliczka. Dbaj o czystość w miejscu pracy. No tutaj to idzie wam, dobrze. A teraz są za resztę. Nie ma, nie? Jest? Nie, jest suwmiarka. 48,5. Jest mniej, bo już ścisnąłeś, nie? To samo. Ja? No. Ale tu nie jest sklepane? Nie, a może nie, nie. Faktycznie. Tu jest spawane. A, no tak. A ładnie spawają, co? Oni figiem to pewnie robią. Czy nie wiem, czy ładnie, jak to jest za szlif widać. No i co z tego? O, ładnie jest bez szlifu. No. Także to powinien zostawić. To jakby mieli fajne maszyny, to mogli w ogóle to wygiąć bez... Ale nie. Powinien zostawić bez spawu. Normalnie powinien mieć spawu. Widoczny powinien być. Elegancki, no. Kurwa, zajebisty. No, że niepotrzebnie szlifują, o to ci no, chodzi. No. No, właśnie. A i tak chujowo wygląda, nie? No to nikt nie zwrócił uwagi. Dobra, dawaj, to co z tym kombinujemy? Co? Muszę odciąć ten. Długo gaz ci puszcza po skończeniu. Wygina, żeby jak najmniej spawać. Dobra. No to jest
chujowo. A, teraz włączyłeś ten hamulec. I teraz już go możesz pan postawić. No, bo przy spawaniu nie idzie. No ja mam, żeby na mnie zjeżdżał, cześć za ciągle. Tylko na ten kierunek trzeba uważać. No i dam. Albo jeszcze pewnie teraz opaskę zajedzie. No. Poczekaj, no na razie przyłóżmy tak. Gdzie to jest? No i tak się jakoś to zrobi. Nie, daj, bo robimy od drugiej strony. Chcesz kolanko przykręcić? Czy to w ogóle odkręci? Chyba imbus jest, nie? O, czekaj, jest, dobra. Gdzie masz tą opaskę? Tą drugą? No. Ale którą? No tu na wydechu została. Na końcówce. Od... Nie ta. No to, tak? To, to jest niepotrzebne. Opaskę na tłumie. A tu, w kartonie. To jest ważne. Dali to. No? I jeszcze jest dystans. Uleja to teraz. Tak, tak. Te kurwa śruby chyba nie dali. No muszę zobaczyć, czy nie. To tak. Wcześniej tu było trochę chyba, a bo to się w sumie. No tylko nie może tłuc o grabbar, nie? Na razie to będzie wujowo. Czemu? A gdzie jest ta śruba? Tu, czekaj, tu jest to, nie? No zobaczymy, czy ta stanie. Coraz bliżej. Musisz cofnąć śrubę, bo ja nie wsadzę. O, dobra. No ja jest. Daj ten dystans aluminiowy. A ile ta śruba tam weszła? To nie chcę wejść. Czy nie ma jednej nakrętki? Gdzie? Tam nakrętka powinna być, ale nie ma. Nie ma, no spróbuj wepchnąć na siłę. No to czekaj. Najpierw odpalimy z DB Killerem i zobaczymy, czy jest wystarczająco, czy nie jest za głośno, a jak będzie cicho, to się wyjmie. Trochę druciarstwo wyszło na tych podkładkach, ale to w tym podkładkach. Tu lej, podnieś to? Czekaj, bo tu są rzeczy duże. Ale trzeba kupić nowe. Tam od tej strony nie ma dojścia, tam trzeba palec wsadzić, wiesz? Dobra, będzie widać. Dobra, palimy?
można? Tak się rozgrzał, to już nie. Ciszej teraz, nie? Ale jest basowy, nie? I na pewno ma więcej mocy. Lepiej oddycha, wiesz, tak dałem mu gazu, to mi zaraz na tylne koła wstał i tak normalnie jak jechałem 4000 obrotów, dawałem, to on taki trochę zduszony był, nie? Taki to jest zabawka. Co? Taki to jest zabawka. Co, chcesz się przejechać? Nie. Ja.